Witam Was wszystkich serdecznie z tej strony TFT Federnet. Dzisiaj zrobimy sobie omówienie patcha 9.15b. Podobno nie są to duże zmiany, tylko małe zmiany w bohaterach oraz w itemach, ale zerkniemy sobie na nie, czy może meta się troszeczkę zmieni. Tak więc zaczynajmy. Bohaterowie Blitzcrank. Naprawiono błąd sprawiający, że sojusznicy nie traktowali priorytetowo celu umiejętności Blitzcranka znowu. O co z tym chodzi? Jeżeli Blitzcrank przyciągał, to sojusznicy w oku powinni targetować ten cel, a tego nie robili. Blitzcrank jest w sumie teraz często grany w brawlerach, tak więc ten mały bug fix powinien troszkę pomóc brawlerom. Elise, obrażenia od ataku 5 zwiększone, obrażenia pająków 50 zwiększone. Elise nadal jest tragicznym czempionem, nawet ta zmiana 10 damage w ataku od pająków dużo nie zmieni, bo często ludzie grają po prostu knighty i to, że te pająki będą biły po tam 35, to za wiele nie zmienia, biorąc pod uwagę jaki mają attack speed i jak mało mają życia. Karthus, tutaj bardzo słuszne nerfy, 50 obrażeń na pierwszym poziomie, 100 obrażeń na drugim poziomie. Bardzo przydatne nerfy. Karthus był po prostu wrzucany do każdej kompozycji. Nieważne, gdzie by się nie, co by się nie grało, Karthusa wrzucał się na 8, 9 postać i on robił robotę. I tak, liczba celów z 5,9 na 5,7 na trzecim poziomie, to jeszcze nigdy nie widziałem Karthusa. Na drugim poziomie słuszne zmiany. Jeżeli miałeś Karthusa na drugim poziomie i teoretycznie nie da się mieć bez Force of Nature więcej niż 9 postaci na planszy, no to on targetował wszystkie te postacie, bijąc je po 700. Jeżeli miałeś Swordsów, no to wiadomo, było około 1000. Jeżeli miałeś Morello, to jeszcze więcej, było procentówka od HP. Tak więc 7 postaci to nadal nie są jakieś tragiczne zmiany, bo 600 damage'u z Swordsami i 7 postaci to jest wystarczająco, żeby zrobić bardzo duży damage, bo przeważnie pierwsze dwie postaci i tak padają, zanim on użyje ulta. Kayle, ilość many potrzebna do użycia umiejętności 125 ze 100. To są bardzo słuszne zmiany. Kayle była po prostu za mocna. Zaczynała z 50 many i 100 punktów many było potrzebne na użycie umiejętności. Jeżeli nastakowało się na niej z jakiegoś Static Shiva albo Spirit Surgeon, to używała tej umiejętności praktycznie od razu. A teraz trzeba troszkę więcej. Jeżeli chcesz, żeby twoja Kayle była użyteczna w kompozycji, no to musisz się po prostu postarać. Musisz dać jej te itemy, żeby ona robiła, żeby ona używała tego ulta, a nie tylko stała z tyłu i wspierała każdą kompozycję, jak to robiła dotychczas. Pyke, znowu nerfy na jego stunie. Na pierwszym levelu pół sekundy, na drugim też o pół sekundy po prostu zmniejszone. Pyke jest nadal mocny. Te zmiany oczywiście przeszkadzają mu troszkę, ale jego szerokość tego stuna nie zmieniła się, a potrafi on naprawdę zestunować cały team. I to pozwala, żeby twój team wykończył te jednostki. Rengar, premia do prędkości ataku po użyciu umiejętności. Tutaj całkiem duże zmiany. Rengar był mocny, można go było robić pod Hyper Carry, ale nadal nie było to postać, która po prostu potrafiła wygrać gierkę sama. Jeżeli wrzuciło się na nim odpowiednie itemy, tak jak Guardian's Angel, Blood Tister i Rapid Fire Cannon, to mógł on wygrać grę, ale nie musiał. Były kompozycje, które go kontrowały. Te zmiany troszkę mu przeszkadzają, nie będzie on tak silny, szczególnie, że Pyke też został znerfiony, czyli trójka asasynów, w których się grało, została znerfiona, mimo że Riot próbuje targetować meta kompy, te, które się gra najczęściej, to przy tym cierpią asasyni. Już dwóch zostało znerfionych. Na sześciu asasynów się nadal po prostu nie opłaca grać, a przy tych nerfach jeszcze bardziej. Twisted Fate, te zmiany podobno zostały odwrócone, czyli ich nie ma na serwerze live, tak więc nie będę ich omawiał. Vegar, obrażenia od umiejętności na drugim poziomie zmieniono na 50, na trzecim o 100. To nie ma znaczenia. Vegar był tam, żeby one-shotować z sorcami, zadawał on kosmiczny damage. To 50 damage, to po prostu nic nie zmienia. No. Może czasami raz na 100 razy to 50 damage faktycznie zabije jakąś postać, której on nie one-shotuje, no ale nie będzie to miało jakiejś większej różnicy. Przejdźmy teraz do przedmiotów. Anioł Stróż, ilość zdrowia po odrodzeniu się 800, a nie 1000. 200 HP na Anioł Stróżu, nie o to chodzi w Guardians Angelu, że to HP jest za duże, bo to nie jest za duże. Czasami się zdarza taki bug, że rodzi się 0 HP, jeżeli ktoś ma Morello albo Red Buffa. Nie wiem, czy to jest bug, czy to nie jest bug. Riot powinien to troszkę wyjaśnić, ale nie o to chodzi w GA. W GA chodzi o to, że jeżeli twoja postać umrze, to inne postacie tracą target na niej i on wstaje z full maną i używa umiejętności praktycznie zawsze. Dlatego GA jest dobrze na Gnarze. GA jest dobre na Kennenie. Postacie, które mają obszarowe ulti, które potrafi naprawdę zabić całą kompozycję przeciwnika i potrzebują tej pewnej umiejętności. Dlatego GA jest mocne. Ostrze gniewu Ginso na 5%. Pierwotnie Ginso pojawiło się w tej grze na 3% attack speedu, teraz już jest na 5%. Myślę, że to nie jest słaby item teraz. Jeżeli gramy Rangersów, to można wrzucić jedno Ginso na Marusa, Wayne albo nawet Jaszkę i powinno to dać bardzo przyjemnego buffa.
Szczególnie, że oni szybko atakują. Nawet jeżeli mamy jakiegoś Zeke'a obok, to powinien on się szybko nastakować. Myślę, że to będzie mu item, którym można wykończyć jakąś postać. Czyli jeżeli mamy GA i Blue Tistera na Rengarze, to możemy mu dorzucić Kinso, bo trzeci item zawsze jest... Nie zawsze zbierzemy taki item, jaki chcemy, tak więc lepiej mieć kilka możliwości i myślę, że Ginso może być tą możliwością teraz. Morello zmienione z 25% na 25%. Potrzebne nerfy, bardzo potrzebne nerfy na wyższych rangach. Morello było w każdej gierce dosłownie. Ludzie nawet odpuszczali łuk w pierwszej karuzeli, żeby żebrać Morello jak najszybciej. Potrzebne nerfy naprawdę, ale nie są to jakieś kosmiczne nerfy. Morello nadal będzie grane mocne na Kennenie, który potrafi zabić całą drużynę przeciwnika odpalając jednego ulta i bić tę procentówkę. Jak mamy na nim GI i odpali dwa razy ulta, no to wiadomo, raczej postacie są bez szans. Widmowy tancerz, czyli Phantom Dancer, teraz pozwala posiadaczowi unikać trafień krytycznych z umiejętności. Co to znaczy? Akali po prostu nie będzie grywalna. Kolejny nerf do asasynów. Rengar dostał nerfa, Pyke dostał nerfa, Akali dostał nerfa. Asasyni już nie byli grani, teraz tym bardziej nie będą grani, bo Akali potrafiła uderzyć krytyczne obrażenia z umiejętności, teraz nie będzie mogła tego zrobić, czyli będzie po prostu useless, jeżeli ktoś będzie miał Phantom Tensera na swoim głównym carry. Evelynka bodajże też bije krytyczne obrażenia, jeżeli ktoś ma poniżej jakiegoś tam procenta HP i to też powinno jej przeszkodzić. Hurricane, obrażenia dodatkowe o 50% zwiększone. To są w porządku zmiany, bo Hurricane po prostu nie był grywalnym itemką, tak jak to wcześniej mówiłem, 25% to było nic. Ale nadal Hurricane nie jest dobrą itemką. Dlaczego? Bo składa się go z głupiej itemki, ze Spatuli i z Negatrona. Jeżeli tam by był jeden łuk, to już by był bardziej grywalny. Jeżeli to by był łuk i Spatula, czyli by dawałoby mu 40% attack speedu, to by był to bardzo grywalny item. Ale przez to, że Spatulę jest ciężko dostać w grze i jeszcze Negatrona trzeba poświęcić, żeby złożyć Hurricane'a, no to jest po prostu ciężki item do złożenia, jeżeli chcemy go dać na przykład na Ashkę. Ale jeżeli nam się trafi Spatula z Negatronem, to będziemy mogli go wrzucić na jakąś właśnie carry postać, czyli Ashkę z glacjalami, że będzie ona stunować poboczne targety. Czy to będzie dobry i grywalny item, to się okaże, ale myślę, że potrzebny buff na słabe itemy, które po prostu nie były grywalne. Kosa Statika. Naprawiono błąd sprawiający, że ten przedmiot zadawał więcej obrażeń niż powinien, gdy dostępne były mniej niż 4 cele. To był błąd w gierce, który powinien być naprawiony, bo Kosa Statika była za mocna w early game, czasami zadawała nawet 200 obrażeń, gdy zostały tylko 2 cele. Dlatego potrzebny ten bug fix i troszkę nerfi to Kosa Statika w początkowych fazach gry, gdy ktoś ma Knighta, a ty zadajesz 90 obrażeń, no to te obrażenia spadają o 15 na każdym celu. No i troszkę to nerfi tą Kosa Statika, mimo że to nie jest celowy nerf, to jest po prostu naprawienie buga, który nie powinien być w gierce, to nerfi to bardzo ten item. Boski miecz, czyli Sword of Divine, szansa na aktywację z 5 na 7%. Ktoś to wyliczył ostatnio na jakimś reddicie czy czymś innym, że to jest zwiększenie o ileś tam procent aktywacji w przedziale 10 sekund. 10 sekund to jest bardzo długi czas podczas walki i ta aktywacja nie jest gwarantowana, dlatego ciężko jest, żeby ten item był grywalny. Jest to fajny buff, ale myślę, że potrzebne by to było około 10%, żeby ten item był grywalny. Wtedy jest całkiem fajna szansa, że ten item się uruchomi i może nam zrobić robotę podczas danej gierki. A tak to 7% to jest po prostu za duża losowość, której nie chcemy podejmować, jeżeli chcemy faktycznie wygrać systematycznie w Teamfight Tactics. Tak więc ten item na razie zostawiam dalej na dole tier listu. Myślę, że nie będzie on grywalny. Nie będzie to item, który można składać. To było na tyle, jeżeli chodzi o opis patcha 9.15b. Jeżeli Wam się ten filmik spodobał, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję na moim kanale, gdzie możecie zobaczyć inne poradniki. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia.